Dobrze, przyjaciele, ja chcę powiedzieć wam kilka takich zdań. Jakiś czas temu dostałem słowo od Boga. Zapisałem je sobie i po prostu przyszedł teraz na nie czas. I kiedy się modliłem, to Bóg powiedział: zapytaj moich ludzi, dlaczego się starzeją. Dokładnie brzmiało to: zapytaj tak, dziecko moje, czemu się starzejesz? I to jest to, o czym ja chcę dzisiaj powiedzieć tutaj. Jesteśmy ludźmi ruchu wiary. I wiara to jest coś, co jest paliwem naszego życia. To sformułowanie, że sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, to nie jest żaden slogan, bo to jest naprawdę paliwo do życia chrześcijanina. Tutaj na ziemi to jest waluta, którą płacimy, aby osiągnąć każdy rodzaj sukcesu. Czy to sukcesu duchowego, czy materialnego. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. I wiara, przyjaciele, to jest wiara Bogu. Wierzymy Bogu. To nie jest wiara w Boga, to, że Bóg jest. W ogóle, żeby poznawać Boga, to trzeba o Nim wiedzieć dwie rzeczy. I one muszą być obydwie. To jest to, że Bóg jest i że Bóg wynagradza tych, którzy Go szukają. Czyli Bóg jest i jest dobry. To jest w ogóle pierwszy fundament, który się kładzie na drodze życia człowieka Bożego. Bóg jest i jest dobry. I wiara to nie jest jedynie wiara w Boga, że Bóg jest. Bo to, że Bóg jest, to jest wiadome dla szatana, dla demonów, również dla mas ludzi, którzy nie odrodzili się z Bożego Ducha. Oni wiedzą, że Bóg jest. W ogóle w dzisiejszych czasach to trzeba być po prostu arogantem, żeby stwierdzić, że Boga nie ma. Już nawet po linii nauki. Ale to jest za mało, żeby w ogóle powstało coś, co się nazywa więzią z Bogiem. A trzeba wierzyć w to, że Bóg jest dobry. Że jest dobry, kompletnie dobry. I nasza wiara to jest wiara w to, że On jest dobry, że On wynagradza tych, którzy Go szukają. I ona, ta wiara obejmuje wszystkie dziedziny życia, bo On jest dobry we wszystkich dziedzinach życia. I nam nie może uciec to, że Bóg jest dobry we wszystkich dziedzinach życia. Bóg jest, ludzie myślą, no bo On jest dobry w tym i w tym. Nie, On jest dobry we wszystkim. Dobry we wszystkim. Jest też dobry dla naszych psychik, dla naszych ciał. Dla wszystkiego jest dobry. I teraz powiem wam coś. Człowiek, kiedy żyje na tej ziemi, to w bardzo łatwy sposób przyjmuje standardy ziemi. Nawet jeśli jesteś narodzonym z Bożego Ducha człowiekiem i żyjesz na tej ziemi, to po prostu łykasz to, łykasz, przyjmujesz to jak powietrze, jak pokarm. Standardy tej ziemi. A standardy tej ziemi musicie wiedzieć o tym, że są wypaczone. Czemu? Bo ziemia jest przeznaczona do utylizacji. Jak się czyta Pismo Święte, to się wie, że ziemia
w obecnym stanie i świat, czyli ten system, który tutaj działa, zostanie zniszczony. Nieuratowany, nienaprawiony, zniszczony. Ludzie naprawiają ziemię, naprawiają ludzi. Wielu chrześcijan zajęło się tym procederem. Naprawiamy. To ziemia jest nie do naprawy. Jest do zniszczenia. I tak jak nie można przekląć tego, co Bóg pobłogosławił, tak nie można pobłogosławić tego, co Bóg przeklął. A Bóg powiedział do pierwszych ludzi, przez was ta ziemia będzie przeklęta. Rozumiecie, że żyjemy na przeklętym globie? Przeklętym globie. I tutaj panują przeklęte prawa. Jednym z takich praw przeklętych to jest starzenie się. To jest przeklęte prawo. My się do niego przyzwyczailiśmy jak do powietrza. No po prostu wszystko się starzeje. No, nie. Ja się nie zgodziłem. Słuchajcie, ja wam dowód pokażę. Taki bardzo fizyczny, prymitywny wręcz. Proszę sobie obejrzeć moje zdjęcia sprzed 10 lat. Wyglądam na nich gorzej niż teraz. Starzej. Ostatnio człowiekowi takiego mówię, posłuchaj. Bo tak sobie rozmawialiśmy, taka luźna rozmowa była, nie? Ja powiedziałem, że mi zmarszczki zniknęły. Bo nie mam zmarszczek, a miałem. I ktoś powie, co to znaczy. Ja mówię, jak to, co to znaczy? Ja wierzę w Boga i wierzę Bogu. Ja wierzę w to. I to jest takie bardzo fizyczne. Ale ja chcę, żebyśmy zobaczyli całe zagadnienie starzenia się. Starzenie się to jest systematyczne zmniejszanie się zdolności na odpowiadanie naciskom otaczającego nas środowiska, które pojawia się wraz z upływem czasu. Czyli człowiek, jego ciało i jego psychika zaczynają być coraz słabsze, a środowisko, które jest z zewnątrz, naciska na nie i je niszczy. Starzenie się to nagromadzenie się uszkodzeń psychofizycznych przerastających organizm do samonaprawy. To jest starzenie się. To są uszkodzenia. Uszkodzenia w ciele, uszkodzenia w psychice, uszkodzenia. A ludzie się do tego przyzwyczaili. Przyzwyczaili się do uszkodzeń. No ja się starzeję. Jeżeli ty się starzejesz, to znaczy, że ty się uszkadzasz. A w ogóle, a z tego zrobili, a to jest najlepszy numer, to jest szlachetne. To jest szlachetne, że ktoś jest starszy. Posłuchajcie, system starzenia to system uszkadzania człowieka. Człowiek się uszkadza psychofizycznie, uszkadza się. Czyli co? Pojawiają się w nim różne formy, bo czym są uszkodzenia? Są różne formy chorobowe. Co to jest choroba? To są różne formy zniszczeń, zarówno w ciele fizycznym, jak i w psychice człowieka. Dlaczego ja mówię do was dzisiaj o tym? Dlatego, że ja nie chcę, żebyście się starzeli. Mamy jedną z takich, jak jest w Kościele katolickim, 5 przykazań kościelnych. Pamiętacie 5 przykazań kościelnych, co? To my będziemy mieli jedno z takich przykazań tutaj. Mamy różne przykazania zespołowe. I takie jedno przykazanie to jest to, żeby się nie starzeć. I ty masz obowiązek nie starzeć się.
Tak samo jak masz obowiązek być zdrowy, silny, zasobny finansowo, odporny psychicznie i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Bo to jest wymiana krzyżowa. I z tym się nie dyskutuje. To nie jest alternatywa. Weźcie, chcę, żebyście to zrozumieli. To nie jest alternatywa. Do chrześcijaństwa przeniknęło zwiedzenie, że to jest alternatywa. Mogę się rozchorować, mogę zdziadzieć, mogę nie mieć pieniędzy, mogę mieć to, mogę mieć tamto. Ja mogę mieć, ale jakim prawem? Pytanie, jakim prawem? Bo nie Bożym. Nie po to Bóg posłał swojego Syna Jezusa na ziemię, który cierpiał, umarł, a potem wstał z martwych w czym? W ciele. Tam jest greckie słowo soma. Bo w ogóle rozumiecie, że chrześcijaninem staje się ten, kto uwierzy, że Chrystus wstał w ciele. Bo były bardzo silne ruchy zwiedzeniowe, które mówiły tak, Chrystus wstał w duchu. A Paweł to był kat na herezję. To był kat na herezję. On mówi, nie. Nie ma, że on w duchu wstał, w ciele wstał. Soma. On somatycznie wstał. Somatycznie. Nie duchowo. Wyszedł fizycznie z grobu. Nie wiem, czy wy mnie rozumiecie. Jezus wyszedł fizycznie z grobu. My się do tego w ogóle przyzwyczailiśmy jak do sloganu. On umarł fizycznie. I fizycznie wyszedł z grobu. Bez zmarszczek. Jak was coś będzie kuć gdzieś, to musisz coś z tym zrobić. On mówi tak, że on sobie przygotuje kościół bez skazy i zmarszczki, ani niczego to podobnego. Ja tak mam napisane w Piśmie Świętym. A ja w to wierzę. Rozumiecie, to jest bardzo ważne. Ja wierzę w takie rzeczy. Ja przez długie okresy czasu to się nie dzieliłem różnymi rzeczami z ludźmi. Czemu? No bo nie byliśmy do tego zdolni, żeby różne rzeczy przyjmować. Dzisiaj jesteśmy już zdolni. Jesteśmy silni i mądrzy. I musimy rozumieć to, jakie mamy prawa. Wiecie, my dużo mówimy o naszych obowiązkach. Ale żeby spełniać obowiązki w Królestwie i spełniać je rzeczywiście jak należy, to trzeba przede wszystkim korzystać z praw Królestwa. Rozumiecie? Z praw. Jeżeli ty nie będziesz szczęśliwy, jeżeli ty nie będziesz spełniony, ty nie będziesz kompletny, rozumiesz? Jeżeli ty nie będziesz nietykalny dla szatana, dla tego świata, to ty nie będziesz kompletnie spełniał obowiązków człowieka królestwa. Jak można być nieszczęśliwym? Słuchajcie, ja teraz do tych z was się zwrócę, którzy no, jakieś są macie trudności w swoich domach. Nieważne na jakim poziomie, ale trudności. Jest trudno w domu. Trudno. Proszę, powiedz mi, czy tobie się łatwo głosi Ewangelię, a potem wraca do domu, gdzie jest kurcze Kongo? Rozumiecie? Dlaczego my ciśniemy na takie rzeczy? Wiecie, na przykład, ja w ogóle jak usługuję małżeństwom, ja nie usługuję małżeństwom tak, jak usługuję wielu pastorów, no bo tu chodzi, żeby małżeństwo było takie, tak dobre małżeństwo. Ja dla ludzi mówię, ale ja nie chcę, żebyście byli dobrym małżeństwem. Wy macie mieć w małżeństwie raj. Wszystko poniżej raju, tak, nie mieści się w kategoriach w ogóle myślenia Boga. Albo raj, albo piekło. Kurczę, nie powołujmy czyśćców. Tysięcy czyśćców do różnych dziedzin życia. Nie róbmy sobie tego. Rozumiecie? Państwo Watykańskie to zrobiło i wystarczy. My nie róbmy.
Raj ma być w rodzinie. Czemu ma być w rodzinie raj? Bo kurczę, piekło jest na zewnątrz. Idziesz szerzyć Ewangelię, włazisz w ten cały syf, wyciągasz ludzi z szamba, rozumiesz? I wracasz do domu, jeszcze musisz walczyć o skrawki miłości. Żebrać. Jak? Chrześcijanin nieszczęśliwy kompletnie. Czyli nieszczęśliwy jakby w sposób choćby kilkuprocentowy. To jest chrześcijanin nieskuteczny w szerzeniu królestwa. On trochę wygeneruje z siebie. Chociaż myśli czasami, wow, ale ja jestem kurczę mocny, ale ja jestem silny. A żebyś zobaczył, jaki ty byś był mocny i silny, gdybyś ty w ogóle korzystał ze wszystkich praw, które masz. Żebyś ty zobaczył. Starzenie się doprowadza do utraty równowagi wewnętrznej. To jest utrata równowagi wewnętrznej. Różnego rzędu. Kiedyś jadę z taką osobą, tam do kościoła woziliśmy taką osobę kiedyś. I ta osoba z moją matką, już nieżyjącą, rozmawia z tyłu i mówi takie coś. No bo to po 40 to się wzrok psuje i to jest normalne. Ja tak siedzę, a w ogóle jestem grubo po 40 już wtedy w tym samochodzie, nie? Mówię, ale jak to wzrok się psuje? I mnie to tak przeszyło, że to jest taka norma. Po 40 psuje się wzrok. My jak zaczynaliśmy kościół i na Kasprzaka już byliśmy, to my codziennie okulary praktycznie znajdowaliśmy jakieś. Ludzie zostawiali okulary, przyjmowali uzdrowienie przez wiarę i zostawały, już mieliśmy taki kubeczek, w tym kubeczku okulary stały. Ludzie zostawiali swoje okulary. A tutaj słyszę taką normę, po 40 to się wzrok psuje. Taki pewnik. A wiara jest pewnością. Ta osoba mówiła z taką pewnością, że się w pale nie mieści. Że się psuje i koniec. I to w ogóle jak ci się nie psuje, to nie jesteś nasz. Coś ci się musi popsuć. Musisz się na coś rozchorować. Musisz ci być źle. Musi ci czegoś brakować, bo ty nie nasz będziesz wtedy. Ludziom nie pasuje to, że korzysta się z praw. Ludziom wierzącym to nie pasuje, rozumiecie? Starzenie się prowadzi do upośledzenia życia. I w konsekwencji prowadzi do śmierci. Hebrajczyków 8:13. To, co się starzeje, bliskie jest zaniku. Tak mówi słowo. To, co się starzeje, bliskie jest zaniku. Jeżeli w życiu chrześcijanina jest mentalność starzenia się, to co mówi słowo? Że ta dziedzina, w której ten człowiek przyjmuje ideę starzenia, bliska jest zaniku. Coś ci znika. Coś umiera w tobie. Się zgodziłeś na starzenie. Zgodziłeś się na starzenie na poziomie mentalnym, na poziomie w ogóle, na każdym. Rozumiesz? Ludzie mówią, teraz to już jestem taki starszy facet, to ja teraz już nie robię tego, nie myślę w ten sposób, bo jestem starszy facet. Byłem młodszy, to ja myślałem inaczej. A teraz jestem starszy, inaczej myślę. Lubię Abrahama. Wiecie, czemu lubię Abrahama? Bo chłopak, jak skończył 150 lat, jego żona już odeszła, tak? To sobie wziął drugą żonę i miał z nią synów i córki. Tak czytam w mojej Biblii. Po 150 miał synów i córki. Dobry był Abraham. Ciekawa postać w ogóle.
I oczywiście teolodzy ci powiedzą, wiesz, to były tamte czasy. Jakie to były czasy? A co to były za czasy? Przecież nikt mi nie wmówi, że zmieniło się wszystko w przestrzeni w ogóle 4000 lat. No błagam cię, jak będziemy mówili o milionie lat, ja się w ogóle zgadzam, że coś tam na tej ziemi było inne, ale nie 4000 lat temu. Abraham po prostu, dlaczego Abraham jest nazywany człowiekiem wiary? Czemu mówi się wiara Abrahamowa? Czemu to jest taki zwrot w Piśmie Świętym? Bo Abraham pociągnął temat wiary maksymalnie. Rozumiecie? Przy swoich błędach, przy swoich mankamentach, przecież wiecie, ile on mankamentów miał Abraham. Człowieku od początku walił różnego rodzaju gafy. Ale wiecie, co robił? Wierzył jak głupi. Jak głupi wierzył. Nie dał się chłop. Rozumiesz? Dał radę. Ja myślę, że on w ogóle umarł, bo już nie chciał żyć. Wszystko się może znudzić. Wiecie, to co ja dzisiaj mówię, to jest trudne. Bo w ogóle to jest... A to, o czym ja dzisiaj mówię, tak się rozpoczęło przebudzenie uzdrowieńcze w Stanach, to się w cudzysłowie w każdym kościele o tym głosiło. Który w ogóle był trochę przynajmniej otwarty na Boże działanie. Rozumiecie? Żebyście też mnie dobrze zrozumieli. Ja siebie nie uważam za człowieka, który to wszystko pochwycił. W żadnym wypadku. Ja po prostu jestem na tej drodze i na tej drodze będę się rozwijał. Ja na tej drodze sobie jestem. Wszedłem na tą drogę. Ja podjąłem decyzję, że się nie będę starzał. Taki mam w ogóle założenie, jedno z takich założeń moich. To jest bardzo moje prywatne takie, rozumiecie? Ja wiem, że ja nikogo nie mogę w to wciągnąć, ale ja się nie będę starzał mentalnie i też nie będę robił tego fizycznie. Takie mam założenie. Kiedyś takie napisałem wierszyk, jestem stary, ale jary, no bo jestem z ruchu wiary. Rozumiesz? Jestem stary, ale jary, no bo jestem z ruchu wiary. I to we mnie tkwi bardzo mocno, to się we mnie kształtuje. To się kształtuje we mnie. Starzenie jest wynikiem upadku człowieka. Ludzie się zaczęli starzeć od momentu, kiedy upadli. W ogóle wiecie, że my nie wiemy, jaki minął okres czasu od początku stworzenia człowieka do upadku. My to w ogóle nie wiemy, co to tam było. To są takie wzmianki, często mówią, o, nich tam stworzył, oni się trochę pokołowali, proszę cię, po jedzenie, ona ucięła pogawędkę z wężem i kicha. Rozumiesz, o co chodzi? Wcale nie. Nie wiemy tego, ile to trwało. Tak samo jak nie wiemy, ile trwało 6 dni, w którym było wszystko stworzone. Ile to było milionów lat. Bo dalej ktoś ma takie ciekawe objawienie, że u Boga jeden dzień to 1000 lat, a 1000 lat to jeden dzień. I koniec, zamknął kurczę bryłę. Wszystko jest temat umowny. Rozumiesz? Starzenie jest pochodną śmierci i drogą do niej. Nie powstało ono z zamysłu Boga. Nie było takiego w ogóle zamysłu. Starzenie się to śmierć rozłożona w czasie. Zacznij to tak postrzegać, a nie gloryfikować to zdarzenie, tą sytuację i się do tego przyzwyczajać. No przyzwyczaję się do tego. Rozumiesz? Wielu ludzi myli starość z dojrzałością. To jest bzdura. Bo to jest taki, stary, to on jest dojrzały, to on jest mądry. Posłuchaj, pierwszy list do Tymoteusza 4,12. Niech nikt cię nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem. Paweł uczy Tymoteusza. Niech nikt cię nie lekceważy z uwagi młodego wieku.
Również w chrześcijaństwie to się utarło, że jak ktoś jest w ogóle stary, to on jest dojrzały. Nie, on jest po prostu stary. Do takich tez doszło, ponieważ człowiek z wiekiem nabiera doświadczenia. I to jest prawda. Jednak doświadczenie to nie jest mądrość. Jest tak samo wielu głupców, którzy są starzy, jak i wielu mędrców, którzy są młodzi wiekiem. Ile ja znam starych głupców, to się w pale nie mieści, którzy jeszcze są w stanie przyjść i powiedzieć ci, co ty wiesz, ile ty żyjesz na tym świecie, a co mnie obchodzi, a co ty mi możesz powiedzieć, bo ja żyję w ogóle, bo on żyje ode mnie 20 lat dłużej, to on jest ode mnie mądrzejszy. Wiesz, o co mi chodzi? On żyje ode mnie 20 lat dłużej, to on jest mądrzejszy. Nie, ty po prostu pamiętasz czasy Gomułki. I to cię różni ode mnie. Rozumiesz, o co chodzi? Ja trybię od czasów, rozumiesz, koniec Gierka. A ty Gomułkę pamiętasz. Może i dobrze, że ja nie pamiętam Gomułki, to w ogóle musiałem przejść krótszy proces uświęcania. Mniej banie musiałem w ogóle swoją oczyścić. Przemię Gomułka, człowieku, że to tak nie było słodko. Człowiek Boży nie musi się starzeć. Nie ma takiego prawa, które by zostało na ciebie nałożone, że masz się zestarzeć. Nie chodzi o to, że nasze ciało nie umrze. Umrze. Chyba że porwanie kościoła będzie, to i tak w ogóle będzie ciało zawinięte i zamienione w inne ciało. To każdy umrze. Albo zostanie w ogóle przemieniony. Chodzi o to, że można umrzeć nie starzejąc się. O to tu chodzi. Rozumiesz? Tak czy inaczej nie unikniemy śmierci, bo taka jest kolej rzeczy. Nawet gdybyśmy byli jak Henoch czy jak Eliasz i poszli w ciałach do nieba, to i tak nasza egzystencja nie zostaje w takiej samej formule. Chodzi o to, aby tak skonfigurować swój umysł, żeby przestać przyjmować nieuchronność starzenia się. Zobaczcie, co ludzie robią na świecie. Cały czas, ja wam pokażę, jak to jest głęboko zakorzenione w ludziach. Ludzie biegną cały czas po coś. Muszę mieć to, muszę zrobić to, muszę wziąć kredyt na 30 lat, bo ja muszę mieć własnościowe mieszkanie. Bo kiedy będę miał? Jak się zestarzeję? Ja mówię, człowieku. Kto tak myśli? Porozmawiaj z Jezusem o tym. On powiedział, a Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Jezus miał wywalone. Rozumiecie? I teraz posłuchajcie. Ostatnio rozmawiałem tutaj i sobie, rozmawialiśmy sobie na ten, tutaj wczoraj. I zresztą tutaj mówiłem o tym na spotkaniu naszym liderskim, że no, na przykład Jezus był singlem. A jak Jezus był singlem, to znaczy, że to jest wola Boża A. A zatem bycie w związku, w małżeństwie, to jest wola Boża, ale B. B jest po A. Bo wzór był singlem. No i koniec, ja się muszę z tym pogodzić. Ja nie mogę temu zaprzeczyć. Możesz mieć żonę, możesz mieć męża, możesz mieć dzieci, w porządku. Tylko nie masz prawa z tego stworzyć dogmatu. Nie możesz tego w doktrynę ubrać. Bo doktryna, czyli Jezus, bo Jezus jest Słowem, tak? Był singlem. I teraz posłuchaj. I się nie zestarzał. I ja muszę się przed tym
i ugiąć. On się nie zestarzał. On zszedł z tego świata, z tej formy egzystencji w wieku 33,5 roku, a potem sobie wstał z martwych i zaczął podróżować sobie w ciele wieczystym. Rozumiesz? A więc ja muszę powiedzieć, że pierwotyp człowieczeństwa, czyli ostatni Adam, nie zestarzał się. Przywrócił Boży porządek pod każdym względem. Rozumiecie, o co chodzi z Jezusem? Jesteście wyznawcami Jezusa. Jezus Chrystus przywrócił Boży porządek. Pierwotyp. Pierwotyp przywrócił. W czym? We wszystkim. We wszystkim. Gdyby napisane było w Piśmie Świętym, w jakim on rytmie i częstotliwości puszczał bąki, to moim i twoim obowiązkiem by było się do tego dopasować organicznie. Rozumiesz? To jest bardzo ważne. Jeżeli do tego stopnia nie wytrenujesz w sobie Jezusa jako wzorca, to nie sięgniesz po głębie prawdy. Psalm 103,5. On nasyca dobrem życie twoje. Tak, że się odnawia jak u orła młodość twoja. Pamiętacie, Bóg jest i jest tylko dobry. Tak nasyca dobrem życie twoje, że młodość twoja się odnawia. Młodość psychiczna i młodość fizyczna. I oczywiście kaznodzieje lękowi, zapobiegliwi, oni ci powiedzą, wiesz, to są w ogóle slogany, to są takie porównanie. Nie. To jest psalm 103,5. Taki psalm. Jeżeli nie uważasz, że to jest w ogóle prorocza informacja, no to teraz inne też informacje o podobnej strukturze musisz uznać za jakieś slogany, jakieś inne rzeczy. I wpadniesz w ogóle w miejsce, w którym podważać zaczniesz wszystko. Gdy człowiek Boży jest skupiony na dobroci Boga, to proces starzenia jego duszy i ciała zatrzymuje się. Rozumiecie, gdzie jest w ogóle kierunek? Ja jestem skupiony na dobroci Boga. Ja mam życie uwielbienia każdego dnia. Ja żyję życiem wdzięczności. Ja się nie uskarżam, nie narzekam, nie marudzę. W ogóle. W ogóle, bo to jest przeciwne dziękczynieniu. To jest przeciwne wdzięczności. To jest zaprzeczenie temu, że Bóg jest dobry. Gdybym tak robił, to bym się starzał. Ale mnie nie interesuje starzenie. Więc przyjąłem metodę funkcjonowania. Ja będę Bogu wdzięczny. Ja będę chodził z Bogiem we wdzięczności. I to będzie powodowało, że moja dusza i moje ciało będą się odnawiały. Rozumiesz? To proces starzenia się duszy i ciała zatrzymuje się, gdy żyjesz dobrocią Boga. Widzisz, na ciele mogą pojawiać się niewielkie symptomy upływu czasu. To jest normalna rzecz. Ale zasadniczo ciało i dusza takiego człowieka nie będą się starzeć. Bo to nie znaczy, że się nie pojawi żaden symptom, dlatego że to jest... Tutaj znajdujemy się w pewnego rodzaju atmosferze, w pewnej chemicznej strukturze. I to się po prostu tylko będzie działo, tylko to się będzie działo w tak zwolnionym tempie, że ty sobie będziesz przeżywał życie, rozumiesz, w pełni sił psychicznych i fizycznych. Nic ci nie będzie siadać ani w głowie, ani w ciele. A jeśli będziesz zaatakowany w jakikolwiek sposób,
czy twoja dusza, czy ciało, to młodość twoja odnowi się. Tam się odnowi wszystko. Rozumiesz? Wszystko ci się odnowi. Księga Hioba 33, 21, 25. Jego ciało niszczeje do niepoznania, a jego kości wysychają. I tak jego dusza zbliża się do grobu, a jego życie do aniołów śmierci. Jeżeli potem oręduje za nim pośrednik i zmiłuje się nad nim, wybaw go od zejścia do grobu, otrzymałem za nie okup, to jego ciało odzyskuje młodzieńczą siłę, wraca do dni młodości swojej. Rozumiecie? Czytam wam najstarszą księgę w Piśmie Świętym. Najstarszą księgę. Głębokie objawienie. Hiob miał głębokie objawienie Chrystusa. Jako Mesjasza. On mówi, tak, mam pojechane w życiu, ale wierzę w pośrednika. I to, że ja w niego wierzę, to doprowadzi moje życie psychofizyczne, tak, do stanu pierwotnego. Hiob sobie to załatwił. Jak? Przez wiarę. Trudno mu było. Ale zrobił to. On to wiedział. Poddał się w pewnym momencie, zaczął ufać. Jezus zbawił cię również od starzenia się. On cię od tego zbawił. Jesteś zbawiony od tego, uratowany. Możesz żyć do końca swoich dni tu na ziemi jako człowiek w pełni sił fizycznych i psychicznych. Do końca. Rozumiesz? Możesz tak funkcjonować. Pytanie, czy będziesz chciał, czy ciebie to interesuje, czy ciebie to nie interesuje. I ktoś już jest na przykład starszy i teraz mówi tak, ale ja już jestem w takim wieku. To nie musisz się posunąć dalej. Może lepiej tak funkcjonować, tak? Niż mają ci siadać kolejne rzeczy w życiu. Dobra, już ci trochę wysiadło, w porządku. Trochę ci wysiadło rzeczy w umyśle, trochę ci wysiadło rzeczy w ciele. Spoko. W ranach i sińcach Jezusa jest uzdrowienie. Zacznij się wyrównywać, ale to jest za mało. Przyjdź do Boga i powiedz, Panie Boże mój, zatrzymujemy ten niecny diabelski czyn, którym jest starzenie się. Zatrzymujemy w moim życiu. Zatrzymujemy to. Bo mamy do tego prawo. Chyba, że nie, bo żebyś mnie zrozumiał, nie musisz z tych praw korzystać. Jesteś synem, córką Boga, możesz żyć jak chcesz, nie korzystając z tych praw. Co nie zmienia postaci rzeczy, że będziesz jakieś tam te obowiązki pełnił, namaszczenie, które jest na tobie, ono będzie się realizować. Tylko czy tobie o to chodzi w życiu? Nie musisz zdziadzieć. Nie musisz zdziadzieć. Psychicznie i fizycznie. Nie musisz. A wiecie, że w ogóle jak ludzie to złapią, to tu nie chodzi o to, że oni muszą być nawróceni. To ty mi, Przemek, opowiadałeś o tym człowieku takim, starszym, na AWF-ie jeszcze? O takim w ogóle... To ty mi opowiadałeś. Ile on miał lat? Było dwóch. To było dwóch ludzi, tak. Jaki był ich wiek? Opowiadał mi, Przemek, będzie chcieli kiedyś posłuchać, bo to jest ciekawa historia. To dwóch gości, kim oni byli, jakimiś nauczycielami, tak? No. No, bo to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, że ludzie złapali to i to ludzie, którzy nie znali Jezusa. Rozumiecie? Złapali ten temat. Dlaczego? A dlaczego, przepraszam bardzo, ja mam zdziadzieć?
Ale w imię czego? Wiecie, ludzie nauki doszli do prostych wniosków, wyluzowali, wiecie, wyluzowali, ale dlaczego? Przecież ja nie muszę. I tak się umrze, każdy umrze. Tylko nie jest fajniej umrzeć, kurczę, na luzie? W pełni w ogóle władz psychofizycznych, rozumiesz, o co chodzi? Nie na choroby, nie na jakieś, kurcze zdziadzenie, nie na jakieś wypadki. Nie, kurczę, rozumiesz, że dochodzisz do jakiegoś wieku, ślina ci leci. Wiesz, o co chodzi? I szukasz kapci 3 dni. Jedyną rzecz, którą zapamiętałeś, to modlitwę w innych językach. Bo zbawiony jesteś, duch się nie starzeje, to pamiętaj. Szeleberlere, menesej, kapci szukasz. Rozumiesz? Dlaczego szukasz kapci? Bo zaprosiłeś duchy geriatryczne do życia, przyszły, dziękuję, zamieszkały. Bo żeś się zgodził na to. Tak, zgadzam się na to. I one przychodzą, one tylko zgody potrzebują. Tak jak Bóg potrzebuje twojej zgody, tak demony potrzebują twojej zgody. Twoje ciało nie musi ulegać chorobom i niemocom, a dosza nie musi kurczyć się w tobie. To jest niepotrzebne. Nie musisz, ale musisz wierzyć w to, że to, co zrobił dla ciebie Jezus, to jest pewniak. Ty musisz w to wierzyć. Nie możesz myśleć i mówić o sobie jako o człowieku, który jest ograniczony poprzez upływający czas. Ja przestałem myśleć o sobie jako o człowieku, że ja w ogóle nie myślę o czasie. Mnie czas nie obchodzi. Mnie interesuje czas. On jakoś czasem szybko mi leci, czasem mi wolno leci, tylko mnie czas nie interesuje. Rozumiecie? Ja dat nie pamiętam różnych. Po prostu. Bo ja nie jestem na tym zafiksowany. No nie pamiętam. Ktoś może powiedzieć, no to musisz się przyłożyć. Przykładam się. Bardzo się, kurczę, do tego przykładam. Rozumiesz? Żeby pamiętać te daty, kiedy się dzieci urodziły. Wbiłem sobie do głowy, kiedy nasza data ślubu była, chociaż i tak w tym roku przegapiłem. No. 2 dni później do Agaty tam pisze, w ogóle, bo tu byłem na komorze, mówię, nasza rocznica ślubu była. Ona mówi, no wiem, mam dla ciebie prezent. Co? O miesiącu pamiętałem. Ale o co chodzi? Ja w ogóle nie biorę pod uwagę czasu. Mnie czas nie interesuje. Nie interesuje mnie, ile osiągnę w jakimś czasie. Nie myślę o swoim życiu w kategoriach upływającego czasu. Ja żyję dziś. Dla mnie jutro jest nieważne. Nie obchodzi mnie to. Ja do tego doprowadziłem swój umysł. Mnie nie obchodzi jutro. Co mnie to obchodzi? Żyję dziś. Zamiast narzekać, dziękuj. Zamiast martwić się, ufaj. Zamiast wypowiadać się o sobie jako o starcu, zacznij wypowiadać się jako o młodzieńcu. Czemu robisz odwrotne rzeczy niż krzyż? Przecież mówienie o sobie, że się starzejesz, jest tym samym, co mówienie o sobie, że chorujesz. Jak mówienie o sobie, że jesteś pusty w ryj, że nie masz nic. Kurczę. Wstajesz rano i mówisz, o, mam raka. Ale power. Nie? Rozumiesz? Nie wypowiadasz nawet tych rzeczy. Bo to jest... Ludzie... Wszystko składa się z fal, wszystko drga, wszystko to są fale, fale. Te sformułowania, które są w ogóle, że wszystko rozwija się według swojego rodzaju, oni tak umieli to opisać. Wiecie, co to jest, że wszystko rozwija się według swojego rodzaju? Fizyka kwantowa. To jest fizyka kwantowa. Dzisiaj o tym wiedzą, że jeżeli uwalniasz fale o określonych wibracjach, to te wibracje poruszają struktury o podobnych wibracjach. Tylko. Jak mówisz o chorobie, tam mówisz, jak myślisz już o niej, bo już powstają wtedy wibracje.
a nie daj Boże mówisz, tak? To wibracje te szukają czego? Środowiska, z którym się połączą, czyli choroby szukają. Jak mówisz o biedzie, to one szukają miejsca, w którym się połączą. Jak mówisz o starzeniu, to robią to samo. O, mówię o starzeniu. Młody byłem, to głupi byłem. Teraz to tak, teraz to już, teraz się nauczyłem. Ludzie, ja chorowałem na tą chorobę kiedyś. Słowo honoru. Ja na nią chorowałem i przez długie okresy czasu, nawet moich głoszeń, ludziom opowiadałem rzeczy błędne na ten temat. Jak dojrzałem, zobaczyłem, mówię, gdzie zaraz, Artur, w którą stronę ty podążasz? Tutaj z jednej strony głosisz w ogóle dzieło krzyża, ale ty masz luki w dziele krzyża, Artur. Masz luki w dziele krzyża. Nie ubieraj się jak starzec. Nie zachowuj się jak starzec. Nie żyj jak starzec. Na niektórych ludzi patrzy w ogóle nawet młodych wiekiem, nie? A on wie, Boże, jak on wygląda. A dzisiaj naprawdę to za 50 zł to sobie można normalne ubranie kupić. Nie. Poszedł, kupił coś, co się chodziło właśnie za tego, Gomułki. Cię kupiła. Ja mówię, Boże. To ile w tym Ciucholandzie trzeba było się naprzewalać tych rzeczy, żeby to wyciągnąć? No to! To za... Mówię, po coś to założyła, bo taki bardziej bezpośredni jestem, nie? Bo to mi pasuje. Ja mówię, ale do czego ci pasuje? Ja mówię, do włosów mi pasuje. Do włosów to się samochód dopiera, rozumiecie mnie? Rozumiecie, jak mówi człowiek wiary? Do włosów to się samochód dopiera. A nie jakiś, kurcze, pullover. Rozumiesz? Co chodziła Róża Luksemburg w nim. Rozumiesz? Bo ja już jestem taka starsza dziewczyna. Przebierz się. W ogóle chcesz mieć sukces w życiu? Przebierz się. Znaczy, przychodzi na depresję, ma takie depresyjne zmiany bardziej ma. Wiesz, o co chodzi, nie? Kogo? Ale to nie są... Ale naprawdę to są takie rzeczy. Człowiek wiary. Wygląda jak dziad. Myśli jak dziad. Mówi jak dziad. Rozumie? Człowiek wiary. On idzie głosić Ewangelię. Ja, mi się przypomina... No ale co ty idziesz im głosić? Jaką Ewangelię? Nie wolno tak. Chcę... Dlaczego ja wam o tym mówię? Jesteście ruchem przebudzeniowym. Ruchem przebudzeniowym. Co tu mówić o wielkich sprawach, jak ludzie, kurczę, swoje życie sami niszczą. Nie niszcz swojego życia. Rozważaj dobroć Bożą dla twojego życia. Kierunkuj się na tym. Rozumiesz? Uznawaj siebie za wiecznego młodzieńca. Tak żyj. Tak myśl. Nie bądź arogancki, rozumiesz? I nie mów, nie, to jestem po prostu taki, nie, 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 ubierz się jak trzeba. Rozumiesz? Ja zawsze przypominam sobie takiego gościa, że tam głosił w centrum, że tam paru głosiło. Jeden z taką brodą głosił. Z taką brodą. On z tą brodą stał, tam nie chodzi o brodę. Chodzi o to, że on czytał Biblię Gdańską ludziom, słowo honoru. Do czego? On miał w głowie też chyba brodę. Inny, kurczę, wyglądał człowieka jak pedofil. Naprawdę. Krótka kurtka taka, jak ja to pamiętam do dzisiaj, jaki wąsik.
Rozumiesz? I głosi Ewangelię. Się boi, że ci dziecko zgwałci. Ale ja to pokazuję, bo takich ludzi jest masa. Chrześcijanie są nieciekawi, nieinteresujący, smutni, zajechani jak koń szmaciarza i się starzeją na oczach ludzi. Jeszcze mówią, tak trzeba. Bóg jest stary. I gdziekolwiek Boga rysują, to jest wielki, brodaty gość, stary Bóg. Tylko wiecie, o co chodzi z Bogiem? Bóg jest wieczny, a w związku z tym niepodlegający elementowi czasu. Tam nie ma w ogóle rozmowy na temat starzenia się, nie starzenia. Bóg jest wieczny. Jego nie można policzyć. Rozumiesz? Ja bardzo lubię ten film Królowie czy Egiptu, czy Władcy Egiptu, już nie pamiętam, o tym, jak oni wychodzą z tego Egiptu, jak Bóg się objawia Mojżeszowi jako ośmiolatek. Cały czas z nim rozmawia jako ośmiolatek. Idzie z nimi jako ośmiolatek w ogóle człowieku, wiesz, nie? Totalnie w ogóle, wiecie, wywalenie w powietrze tych stereotypów, które są. Jeszcze raz zrozum mnie. Mi nie chodzi o to, żeby w jakikolwiek sposób się fiksować na tym elemencie. Tu chodzi o to, żeby to przyjąć jako normalną rzecz z krzyża. A dlaczego ja mam dziadzieć w życiu? Czemu ja mam to robić? Dlaczego mam taki być? Czemu nie mam być młodzieńcem w swojej mentalności, w swoim w ogóle zachowaniu, w swoim słownictwie? Czemu? Czemu moja psychika i moje ciało nie mają być w ogóle dla mnie, tak, dobre? Czemu mam się bujać z jakimiś uszkodzeniami w głowie, w ciele? Czemu mam to robić? Czemu chcę sobie to zrobić? Przecież mam szerzyć królestwo. Nie chcę, żeby coś mi się rozpadało. Mnie ciągle ktoś interesuje, że coś mi się rozpadnie. W głowie, w ciele. Rozumiesz, o co chodzi? Bo do standardu nie pasuje. Ja nie chcę pasować do standardu. Nie chcę do tego pasować wszystkiego. Ktoś powie, ty jesteś po 50, masz kryzys wieku średniego. Ja pamiętam, jak wracaliśmy, Agata sobie zrobiła tatuaż na ręku, pierwszy, i wracaliśmy wtedy z Dąbek i Sara z nami jechała, zabraliśmy Sarę i mamę z czasów i Sara siedziała od tych Dąbek do Nasielska, nie wiem ile tam było, z 500 kilometrów. Ona w ogóle nam reprymendy dawała. Ona nie mogła znieść, że Agata ma tatuaż. Do tych moich to się przyzwyczaiła już, ale do Agaty nie. I ona mówi, nie, no przecież wy macie kryzys wieku średniego. I siedzi taka małolatka i z tym mówię, nie, no co wy, no tatuaż sobie zrobiłaś? No ty, matka moja, masz tatuaż? No jak matka moja z tatuażem? No matka z tatuażem? No mówię, to w ogóle co wy? Mówię, zatrzymać chcecie w ogóle swój wiek? Ona nam robiła normalną, słuchajcie, kurczę, pogadankę socjologiczną z tyłu. A rzecz się działa w ogóle ze 3 lata temu, no. Dzieciak. Wydawałoby się w normalnej, wierzącej rodzinie wychowany, nie poddany temu systemowi świata, ale co? Przeciekło to jej do głowy? Przeciekło. Matka ma tatuaż. Dobrze. Dobrze, że tatuaż, a nie kurcze tunele na przykład, nie? W policzkach. No tak. Przyjaciele, chcę was zostawić z tym poselstwem. Dlaczego ja nie chcę do was mówić jakichś innych rzeczy, bo wy wszystko wiecie. Mi chodzi o praktykowanie zjawisk. Praktykowanie. Bardzo was proszę, praktykujcie. Bądźcie praktykami. To jest moja wielka prośba do was.